samorządów wojewódzkich i miast wojewódzkich. Wiemy o tym, że ogromna liczba jednostek samorządu terytorialnego jest trudna do zbadania przez organizację pozarządową, ale z całą pewnością problem nie został w tej prezentacji na wszystkich poziomach wyborów samorządowych jeszcze wyczerpany. To wsparcie, o którym mówimy, tak jak powiedziałem już na samym początku, nie jest oczywiście zasadniczym źródłem finansowania, ale wydaje się być źródłem po pierwsze szczególnie kontrowersyjnym, bo to pieniądze nasze, pieniądze podatników trafiły do tych organizacji o charakterze politycznym, ale także pozostaje źródłem bardzo istotnym. Jak chociażby w przypadku największej warszawskiej Parady Równości, tutaj blisko 1/4 kosztów została pokryta przez platynowego partnera, czyli samorząd województwa mazowieckiego. Trudno powiedzieć, że to oczywiście nie jest istotne wsparcie. I wszędzie w kontekście tych kolejnych samorządów wojewódzkich i miast, które były wymieniane, to wsparcie, które zostało albo udzielone bezpośrednio na wydarzenie, albo zostało udzielone na różnego rodzaju działania organizatorom marszów czy parad równości, z całą pewnością przyczyniło się istotnie albo do organizacji tych manifestacji, albo chociażby do stworzenia bazy organizacyjnej, bazy instytucjonalnej, która umożliwiła ich przeprowadzenie, no i też niewątpliwie pozyskanie innych środków, bo nawet takie symboliczne działania, o jakich mówimy w kontekście patronatu prezydenta miasta dla wydarzeń głoszących określoną ideologię. Ideologię, no w tym przypadku podważającą czy kontestującą jeden z przepisów polskiej konstytucji, no niewątpliwie również z punktu widzenia pozyskiwania pieniędzy w innych źródłach i w podmiotach prywatnych i w podmiotach państwowych mają charakter bardzo pomocny. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Jan Budakowski, publicysta Prawy.pl. Mam pytanie, czy pieniądze samorządowe idą także na propagandę środowisk gejowskich, na przykład w szkoleniach, które są organizowane w szkołach podstawowych dla dzieci przez seksedukatorów, czy w ogóle jak wygląda na poszczególnych stopniach samorządu od gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, także w miastach, sprawa źródeł, z czego środowiska gejowskie mogą korzystać, kiedy na przykład, nie wiem, władze obejmą im przyjazne środowiska lewicowe czy lewicowo-liberalne, co mogą zyskać to w aspekcie zbliżających się wyborów samorządowych. Warsztaty, tak jak na przykład w Katowicach czy zajęcia, czy też były, tutaj już nie mieliśmy czasu wspomnieć, były warsztaty prowadzone w Łodzi, również skierowane do szkół, tam akurat była młodzież gimnazjalna. I są różne programy tak naprawdę, bo niektóre organizacje mogą czerpać pieniądze z programów przeznaczonych na konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Niektóre są to umowy z miastami, gdzie miasta na przykład same decydują się wprowadzić pewien typ edukacji. Czyli to nie tylko wsparcie dla organizacji pozarządowych stricte, czyli takie programy, które są dedykowane tak zwanym NGO, ale też wykonywanie zadań publicznych. Tak? Tutaj mamy już szeroką paletę możliwości wspierania tych organizacji ideologicznych. Te dwa przykłady są może rzeczywiście szczególnie znamienne, no, szczególnie Kuźnia Różnorodności Katowicka, w przypadku której mamy do czynienia z zaangażowaniem miasta jako partnera projektu nie tylko w wymiarze finansowym, tak, ale także no, nie ulega wątpliwości, że wsparcia także wejścia tych organizacji do szkół, które oczywiście tam paleta była szersza, ale do nich zaliczały się także organizacje LGBT, w tym tęczówka. No, znamienna jest rzeczywiście Łódź i współpraca z organizacją Spunk, czy Spunk, tak? No, z angielska być może należy wymówić, to pewnie sami prowadzący tę organizację wiedzą najlepiej.
No ale zdajemy sobie sprawę z tego, że także to wsparcie o charakterze czysto prestiżowym, i to już oczywiście nie było przedmiotem naszego badania, tak? Może pomóc chociażby w sfinansowaniu różnych przedsięwzięć przez spółki komunalne, tak? To jest całkowicie odrębne zagadnienie. Mamy spółki, które należą do instytucji samorządowych, no i które dysponują określonymi budżetami, także związanymi ze sponsoringiem czy ze wsparciem społeczeństwa obywatelskiego. Więc tutaj będziemy mieli kolejne źródło. To oczywiście, jeżeli chodzi o samorząd. Jeżeli chodzi o natomiast poziom centralny, no to o tym tylko bardzo krótko wspomnę. Tych możliwości będzie jeszcze dużo więcej. No wiemy o tym, że w przeszłości historycznie organizacje ruchu LGBT chociażby korzystały, czy wspierające ruch LGBT, ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, i właściwie niemal każde ministerstwo obecnie posiada budżet przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które mogą udzielać wsparcia. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, to mieliśmy do czynienia z takim paradoksem, bo niektóre z takich właśnie organizacji ideologicznych po prostu przestały otrzymywać stałe wsparcie finansowe od 2015 roku, i zdarzyły się takie sytuacje, że organizacje skrajnej lewicy nawet kierowały skargi do międzynarodowych instytucji broniących praw człowieka, twierdząc, że są prześladowane, bo nie dostają pieniędzy ze strony minister. Więc oczywiście na poziomie rządowym te kwoty będą odpowiednio większe, i też odpowiednio większy będzie ten systematyczny sprzeciw wobec ich odbierania. No, my się jako Instytut Ordo Iuris w zeszłym roku zajęliśmy bardzo szeroko tematem funduszy norweskich. Funduszy, które co prawda są, czy były na przestrzeni ostatnich kilku lat rozdawane przez podmiot prywatny, czyli Fundację imienia Stefana Batorego, założoną przez multimiliardera George'a Sorosa, ale która te pieniądze otrzymała jako środki publiczne na podstawie, nazywają się funduszami norweskimi, ale to są środki, których podstawą wydatkowania jest umowa międzynarodowa, którą zawarła Polska. I no, te środki też w znacznej mierze, w kilkunastu procentach przynajmniej trafiły, no mówimy o kwotach oczywiście już wielomilionowych w tej sytuacji, do organizacji głoszących czy to ideologię kwestionującą ochronę życia ludzi na pierwszym etapie rozwoju, czy właśnie podważających tożsamość małżeństwa. Więc na tym poziomie centralnym oczywiście to ma znacznie większe kwoty, ale w kontekście parad równości to właśnie poziom samorządowy pod wieloma względami i współpraca z władzami lokalnymi po prostu okazuje się dużo bardziej użyteczna.